Przyjaciel północy. 12-letni Daniel z Polski po raz pierwszy w życiu leci samolotem. I to dokąd? Na Spitsbergen, największą wyspę należącego do Norwegii archipelagu Svalbard. Spitsbergen mieści się za kołem podbiegunowym w połowie drogi między Norwegią a biegunem północnym. Większość obszaru wyspy pokrywają gigantyczne lodowce. Daniel doskonale zna język norweski. Jego ojciec jest Norwegiem, a wyprawa na Spitsbergen to spełnienie jego marzeń. Chłopiec cieszy się na spotkanie z ciocią, która od lat pracuje na wyspie jako dziennikarka. Pragnie też zobaczyć renifery, polarne niedźwiedzie i lisy, morsy, foki, różnorodne gatunki ptaków, a nawet wieloryba. Ciocia poznaje Daniela ze swoimi znajomymi, którzy są reporterami, naukowcami, pisarzami, odkrywcami i podróżnikami. Co więcej, na Spitsbergenie działa całoroczna polska stacja badawcza. Niekwestionowaną bohaterką tej świetnej powieści przygodowej jest sama wyspa z jej niezwykłą fauną i florą, która zachwyca surowym pięknem. Ilona Wiśniewska rozpieszcza czytelników opisami natury, miejsc odosobnienia, spotkań ze zwierzętami, które wydają się niemal mitycznymi stworami z pradawnych wyobrażeń. W sukurs cichej, surowej, przepięknej narracji idą ilustracje Mariusza Andryszczyka, które przedstawiają esencjonalne, arktyczne pejzaże. Daniel wraz z barwnymi przyjaciółmi cioci, podróżnikiem Birgerem, jego żywiołową podopieczną Juno i kotem Raptusem, jedynym na Spitsbergenie, dlaczego jedynym, doczytajcie sami, a także wieloma innymi arcyciekawymi postaciami przeżywa przygodę życia. Staje się członkiem grupy aktywistów, którzy walczą ze zmianami klimatu oraz tropią zbrodnie szajki kłusowników, bez pardonu mordujących niedźwiedzie polarne, by pozyskać ich skóry i sprzedać je za ogromne pieniądze. Warto przypomnieć, że polowanie na niedźwiedzie polarne i inne arktyczne zwierzęta są surowo zabronione przez prawo. Człowiek w zbyt wielu miejscach świata doprowadził do wyginięcia milionów gatunków, których matka natura już nie odzyska. Podobny los czeka wieloryby. Nie tylko z powodu zmian klimatu spowodowanych przez ludzi, ale także przez ludzkie okrucieństwo, chęć zysku i brak szacunku do stworzeń zamieszkujących ziemię. Arcyciekawy wątek przygodowo-kryminalny ma cenne przesłanie, które zrozumieją nie tylko wrażliwcy, lecz po prostu mądrzy czytelnicy, a mianowicie fauna i flora Ziemi nie jest ludzką własnością. Jedynym gatunkiem, który powinien przejść resocjalizację, jest człowiek. Zwierzęta nieludzkie mają takie same prawa jak my. Nie są nam poddane. Możemy tylko na nie patrzeć, uczyć się od nich i je podziwiać. Natura wymaga od nas pokory i wspólnych działań na rzecz jej przetrwania. Ja osobiście zrobię wszystko, by zobaczyć kiedyś płetwala błękitnego. I nie tylko. Dziękuję.